Cześć, witajcie, z tej strony Tomi Hichacho z kanału Crypto Wars. Pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie jest to tylko i wyłącznie moje zdanie, nie jest to porada inwestycyjna i sami odpowiadacie za swoje pieniądze. Słuchajcie, przygotowuję się tutaj do rozegrania Matika. To jest projekt, który był sprzedawany w Launchpad, na Launchpadzie Binance'a, Matic i Harmony. Tutaj mamy tweeta z Coinbase'a z 5 sierpnia, w którym było podane przykładowo 8 kryptowalut, 8 projektów, które mogą wejść na Coinbase'a, z tym, że tak jak piszą, jak tutaj ktoś chce sobie doczytać, to tutaj jest blog. Na blogu Coinbase'a można doczytać, jakie warunki i tak dalej. Tam chodzi przede wszystkim o warunki techniczne, ale to co raczej będzie najważniejsze, to jest zgodność z przepisami jurysdykcji w Ameryce. No bo wiadomo, Coinbase musi tam odpowiednio działać. No i tak, skoro są podane, jest podany Matic i Harmony, ja uważam, że to wejdzie, że one wejdą, dlatego że tak bez powodu by nie strzelali, nie podawaliby tych projektów. No oczywiście cała reszta też jest niezła, poza Algory, który wszedł już, nie wywołało to jakiegoś tam super hype'u, oczywiście cena skoczyła. No dobra, ale tutaj do sedna sprawy. Przede wszystkim tak, Matic i Harmony, CZ, czyli dyrektor główny Binance'a, raczej będzie pompował cenę, dlatego uważam, że trzeba się na tym skupić. Ja od dłuższego czasu, w sumie odkąd te dwa projekty tylko weszły na rynek, to grałem i na jednym, i na drugim. Wybieram Matica, ponieważ on dużo bardziej dynamicznie reaguje na cenę, są dużo większe wolumeny kupna-sprzedaży, co jest dobre. I widać, że inwestorzy bardzo pozytywnie reagują na wszystkie jakieś tam dobre wydarzenia. No i teraz tak, pytanie jest takie. Algory możemy już, Algorand możemy już skreślić właściwie, bo już wszedł, tak? Dzisiaj wchodzi do handlu za 50 minut na Coinbase Pro. No i teraz tak, moja strategia będzie taka. Ja już powoli wchodzę w Matica. Już powoli wchodzę w Matica. I czekam na ogłoszenie, że Matic będzie wchodził na Coinbase. Oczywiście może być tak, że... bo to tak mniej więcej od tygodnia do 10 dni po wejściu Algory, czyli od dzisiaj, za tydzień do 10 dni, powinno teoretycznie wyjść kolejne ogłoszenie, że kolejny projekt wchodzi. Tak było poprzednio, jak Coinbase hurtowo wrzucał jakieś projekty. No i teraz tak, jeżeli na przykład Coinbase poda, że wchodzi, nie wiem, Dash albo Decred, to prawdopodobnie Matic wtedy poleci w dół i go od razu sprzedaje. Czekam, aż dojdzie korekta i go odkupuję i czekam znowu, aż wejdzie, powiedzmy, ten dekret, zaczną sprzedawać i wtedy znowu cena Matica prawdopodobnie będzie szła do góry. Także tutaj trzeba to robić z rozwagą. Ja generalnie to będzie takie polowanie właściwie, tak? Na dobrą sprawę to będzie polowanie, ale dlaczego nie poczekać? Ponieważ jak tylko będzie informacja, to nie zdążę na pewno kupić. Bo zanim mi się wyświetli powiadomienie z Twittera na przykład, tak, to już minie powiedzmy 5-10 minut i cena już wywali o 20-30% do góry, a szkoda. Także ja tutaj powoli wchodzę. Jeżeli cena mi będzie spadać do ceny zakupu lub tam 2-3% niżej, to sprzedaję. Cena zacznie iść do góry, kupuję i w ten sposób... No, taka strategia i myślę, że to da jakiś tam rezultat. Jesteśmy w tej chwili na wykresie Matica, 4-godzinny. Ja już tutaj analizy mam jakieś tam swoje porobione. Także tak wygląda wykres.
bez żadnych kreseczek, tak to wygląda, tak? Czyli mamy tutaj, aha, zobaczcie, tutaj jest ta sytuacja, gdzie Bitcoin spadał, przepraszam, Bitcoin rósł mocno do góry, tak? Wszystkie alty krwawiły, a te projekty właśnie z Binance'a szły do góry, do góry, do góry. No my tutaj na forum od 30 do 80% ugraliśmy, także też udało nam się na tym złapać, troszkę zarobić. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ widać było, tylko projekty Binance'a z Bitcoinem szły do góry, cała reszta altów spadała, tak? Czyli Binance po prostu pompował te swoje projekty, które w Launchpadzie były sprzedawane, tak? Także o to chodzi. Teraz tak, stąd była korekta. Raz, dwa, trzy. Czyli taka, powiedzmy, że książkowa klasyka, tak? Także tutaj już miejmy nadzieję, że już tutaj będziemy wychodzić do góry. Do tego tak. Zwróćcie uwagę na bardzo ważną rzecz, zwłaszcza przy wzrostach zawsze. Obroty. Tutaj nie było, nie było, nie było. I tutaj się zaczęły, tak? Tutaj mamy piąty, czyli data. Już sama informacja, że jest taka możliwość, że Matic wejdzie. Zobaczcie, już tutaj spowodowała wzrost 70%, tak? Także jest tutaj szansa. No i teraz tak, włączymy to, co ja mam tutaj rozrysowane. To, co mam rozrysowane. Teraz może, żeby to lepiej troszkę było widać, na razie to usunę. To usunę. To usunę. I to. Ok, dobra. No i teraz tak. Teraz tak. Tutaj mamy kanał, mierzenie czterokanałowe. Góra, dół, tak. No i lecimy. I lecimy. Przeszliśmy przez 1/4, odbicie od połowy, korekta do 1/4, wyjście do góry. Dodatkowo mamy formację filiżanki z uchem, z czego najczęściej wyjście jest do góry. Tylko tutaj jeszcze żeby tych obrotów troszkę doszło, tak? Także możemy sobie tutaj ewentualnie, zasięg mierzy się tak, od dna do góry, łapiemy, przenosimy, dlatego tutaj jest ta zielona linia, tak? Także taki jest zakres przypuszczalny pierwszego ruchu, później podejrzewam korektę i wyjście do góry. Także tak to wygląda. Jeszcze wam pokażę, według mnie tutaj ten zasięg, dlaczego ta strefa akurat ma być. Już sekundkę. Mamy tak, FIBO, od dołu do góry. Tutaj pierwszy zasięg 161%, stąd dotąd. Także ja tutaj się spodziewam tej strefy, chociaż przy Maticu naprawdę może być różnie, przeróżnie. Także tutaj ewentualnie, chociaż no zobaczymy, czy wystarczy siły, ale zaznaczyć to też można, tak? Tutaj drugą strefę. Jeżeli ta strefa zostanie wybita tu do góry, tu pójdzie korekta i wyjdzie do góry, to wtedy w tej strefie może być koniec. Także na dzień dzisiejszy tak by to mogło wyglądać. Warunkiem wyjścia do góry z tej formacji całej jest przebicie ceny tutaj. Tutaj mamy główne FIBO, jak ja to jeszcze zaznaczę. O, tutaj. Tutaj. Powiedzmy, niech to będzie na żółto i na bardziej grubo, żeby dobrze było widać. O, okej. To jest 0,78 głównego całego zniesienia, tak? Całego, czyli odtąd
dotąd, tak? Czyli tutaj jesteśmy. To może powinno być odwrócone właściwie. Opa, to będzie 0,23. O, w ten sposób. Okej. Dobra. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie to wygląda. Czyli tak, jeżeli tutaj w tej chwili, wyjdziemy do góry, tu będzie ładne przebicie, no to już wtedy lecimy w górę. Tylko co? W tej chwili może być różnie. Jeżeli za 3-4 dni na przykład Coinbase wyda komunikat, że kolejną walutą, która będzie wchodzić, będzie, nie wiem tam, co tam było, powiedzmy Dash, czy Ontology, czy Wave, no, czy cokolwiek tam innego, to Matic wtedy może dół duży zaliczyć. Bo w tej chwili widać, tak? W tej chwili widać, że cena idzie do góry, tak? Że cena idzie do góry. Większość altów, no tutaj troszkę, powiedzmy, się zazieleniło. Ale na przykład wczoraj bodajże Bitcoin spadał dosyć mocno, dosyć ostro, a Matic gdzieś tutaj się konsolidował, tutaj to wsparcie 140 trzymał. Także no ja uważam, że tak. Tak trzeba by to rozegrać. Tylko tak jak mówię, to musi być polowanie, tak? Na zasadzie, że przejdźmy na godzinówki. Nie wiem, ten kto słyszał na przykład, w jaki sposób Rafał Zaorski rozgrywał krótką pozycję na Bitcoina, to powinien wiedzieć, o co chodzi, tak? Cena idzie do góry, to powiedzmy tak jak ja tutaj wszedłem, 153, tak? Wszedłem tutaj 153. I teraz tak, cena idzie do góry. Jeżeli zawróci, zaczyna spadać, to tu na tej cenie sprzedaję. Powiedzmy, że spadnie, idzie do góry. Znowu wchodzę. Próbuję złapać moment, w którym będzie ten jedyny strzał. No zobaczymy. Wcześniej się udało, mówię, od 30 do 80% rozegrać. Także tak to będzie. Myślę, że co 2, co 3 dni na moim kanale Crypto Wars na YouTubie będą aktualizacje do Matika robione. Także to by było na tyle. Jak będą pytania, to proszę pod filmem piszcie. No i zobaczymy. To by było chyba tyle. Trzymajcie się. Cześć, hej. Przed chwilą jeszcze odkopałem taki artykuł. To jest 30 kwietnia, w którym jest informacja, że Coinbase Venture zainwestował w ogóle w Matic Network, w ten projekt Matica. Także w tej chwili jestem przekonany, no jestem pewien właściwie w 100%, że jeżeli oni zainwestowali w ten projekt, to na pewno wejdzie na Coinbase'a. Nie ma siły, żeby było inaczej. No nie po to inwestowali tyle pieniędzy, żeby nie mogli do siebie tak na swojej platformie nim handlować. Także tutaj można sobie doczytać. Link będzie do artykułu oczywiście pod filmem. Także to jest jeszcze dodatkowa bardzo dobra informacja i potwierdzenie przypuszczeń, że Matic będzie na Coinbase. Także no to by było tyle. Jeszcze raz trzymajcie się. Cześć, hej.